Witam, witam. Czas zagrać wojnę, tryb pomocników, także można pograć troszeczkę innymi postaciami, no i inaczej wyglądają obrony. Sporo jest piesków, skadi czy trzech królestw, natomiast nie gramy w komplecie. Gramy w 28 osób, a przeciwnik gra w 29. Czyli sytuacja, którą mieliśmy mniej więcej dwie wojny temu. I niestety troszeczkę odczuwamy stratę tych sześciu flag. Chociaż w tym momencie no, przeciwnik bardziej się odbija w tej drugiej fazie, ma 30 ataków, my mamy 46, a tracimy właściwie 4 ataki, więc w teorii mamy około 10 ataków przewagi, ale mamy też dwie marne dobitki do zrobienia, no oni jakieś też, ale za większe punkty. Więc ciężko powiedzieć, jak to wygląda. Powiedziałbym, że mniej więcej 8 punktów, 8 ataków przewagi mamy. Nie mam zbyt dużego wyboru, mam dwa Aramisy do zdjęcia. Zastanawiam się, jak na to pójść. Czy brać tu niszczyciela pomocników, czy może tu pójść w takim razie moją żółtą drużyną, ale moja żółta drużyna też daje statusy. Tu jest Hator. Ciężka sprawa. W teorii mógłbym tu faktycznie pójść czerwonymi za Lukardem. Trochę tych pomocników mają, mógłbym ich przyspecować. Ale nie mam nic, co jakoś bardzo mocno uderzyłoby w Aramisa. A tu jest jeszcze Anka. Tu z kolei nie do końca mi się opłaca iść z prowokacją, bo i Tygrys, i Jana zdejmą prowokację na strzała. Natomiast Kamila tak czy siak mi narzuci kumulację. Może faktycznie spróbuję od tego żółtym składem. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Trzymajcie kciuki, no nie do końca mogę się ba... Okej, okay, to już wiem, że na niego nie pójdę. Nie do końca mogę się bawić, tu musimy zagrać dobre punkty. Dobra, zmieniam skład. Zamiast Hator biorę Alucarda i zobaczymy, jak będzie. No fajnie by było mieć 6 żółtych na start, żeby przyblokować Aramisa, a później się zobaczy. No, to mam te żółte. Mam 6 czerwonych. I 3 żółte. A może nawet trochę więcej żółtych. Dobra, tu będę miał 4. Ale czy wejdzie mi gdzieś 3? Tak, mam jeszcze 3. Okej. Tylko czy to starczy, żeby zdjąć Aramisa? Starczy. I nawet nie do końca muszę w tym momencie specować, ale mogę to zrobić i puścić czerwone na pusto. Chociaż do końca na pusto ich nie potrzebuję. Zróbmy tak, tak. Spróbujmy wybić od razu arko. Ok, wejdą pomocnicy, natomiast skoro będzie ich tylko 3, o, Jesus, musicie ją ładować. Skoro będzie ich tylko 3, to Pengi aż tak dużo nie zrobi. Dobra, uleczmy Alucardem. Oczyśćmy status i zaczekam jedną turę. Pengi może mnie bić, nie chcę dostać kaskady od Anki. O, no, ale chciałem powiedzieć, ale bez przesady. No, weszło całkiem nieźle. Tu już jest wygrane. Git. W miarę sprawnie poszło. No i mamy reset. Tak wyglądają te obrony. Także jest parę Aramisów, jest jakiś huragan, jest Forces, na którego chyba bym poszedł, bo na niego mogę pójść nawet fioletem, albo mogę pójść sobie z Ludwikiem w teorii. Niestety są dwie księżycowe postacie, więc nie do końca mogę pójść drużyną cao-cao i Milady, ale okej, może to nie będzie zły wybór. Okej, jednak zmiana zdania. Nie wiem, czy tu Toxicandra wytrzyma. Nie wiem, czy będą żółte, ale tylko fiolety mi wygrywają. Kurde, jeszcze raz. Dobra, ale tą drużynę ustawia się dosyć szybko.
Tak, bo nawet nie muszę zmieniać oddziałów. Kara i Toxicandra. A zmienię. Spróbujmy. Oczywiście prowokacja tu dużo mi nie da, ale mam fiolety. Ok. Odpalę Mjolni. Chyba. Tak, oczywiście. Ale uda mi się wybić chyba Forcysa, o ile nie zrobi oporu. Teraz tylko pytanie, którą stronę bardziej chcę wybić? Zielone mam w teorii na pusto. Dobra, dezaktywujmy, obniżmy obronę. Ty możesz się odradzać i masz 2000 zdrowia. Ty masz tylko 1900 i coś tam na pomocniku. Ankę potencjalnie jestem w stanie dobić fioletowym klockiem, o ile się nie odrodzi. Tygrysa jestem w stanie wybić. No chyba muszę uderzyć w tą stronę. Ryzykownie, ale... Ale okej. Okay. Wejdzie obniżenie. Weszło na każdym git. Pytanie, czy mi oni zginie? Oczywiście, że nie. Dobra, dobijmy Forsysa. Załadujmy Toxic Beach. Tylko jak? Tu podejdzie o 1. Tu podejdzie o 2. Tu o 1. Puszczę w nią masę klocków. Więc spróbuję tym zielonym. Ok. Oczywiście nie mogło się udać. Teraz wejdzie horda. Ja do końca się nie muszę jeszcze leczyć. Ok, mógłbym sobie dać manę. O, i bym załadował ją drugi raz. A tak załaduję drugi raz. Tamtą kmiotkę. Dobra, kara będzie załadowana. I zaraz będę miał fiolety. Chyba przeżyje. Git. Z tym, że ma zablokowane leczenie. Jeśli użyje teraz Aramisa, to ją zabije. Zobaczmy, czy bez Aramisa jestem w stanie wybić Mjolnir. Nie. Ok, ale kara jeszcze nie zginie. A jednak. Aha, kara za leczenie, a nie za procent leczenia. Dobra, spoko. Ale to już jest po walce właściwie. Pytanie tylko, czy będzie odrodzenie. No będzie. Przecież to jest kochana Anna. Porobione. No dobra, tutaj w ten sposób. Ta drużyna ma potencjał, ale nie wiem, czy na tego przeciwnika. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. 7 niebieskich by się przydało na start, albo zielone, żeby odpalić Mjoin, zanim uderzy Aramis. Nie mam dezaktywacji, więc ich hipcio może być też problemem. Ok. Trochę niebieskich jest. Ale muszę poszukać 7 albo 9. Więc chyba zagram przez Guan Yu i spróbuję zobaczyć, czy może tu wejdzie diament niebieski. Nie. Czemu nie złożyłem zielonych? Ok, mamy 4 niebieską. Git. I teraz. Jedyny ruch, żeby nie puścić kaskady Aramisa, to są klocki w Hator. Albo klocki w hipcia. I w hipcia ten sugerowany ruch jest bezpieczniejszy. Ok. Teraz pytanie, czy uda mi się wybić hipcia? Następnie bym odpalił bombę czerwoną z bombą zieloną i będę miał kolejne spece. Tylko na dobrą sprawę chyba muszę tu uderzyć wiewiórką.
Pytanie, kto mi zginie? Trzy zielone, trzy, sorry, niebieskie nic mi nie dadzą. No tylko ta bomba coś daje. To spróbujmy wybić Ankę. Ach, kurde, zabrakło. Czy zginie od klocka? Git. I nikt się nawet jeszcze nie odpalił. Dobra, teraz pytanie, kogo wybijamy? Okej. Okay. Spudłowałeś, powinieneś otrzymać obrażenia. Dobra, Kipcio idzie spać. I teraz wybić Aramisa czy wybić Hator? Wybiję Aramisa i dobiję Guan Yu. Git. No to będziemy mieć tu wygraną. Porobione. Ok, tu trochę dziwny skład, bardziej dla zabawy, po to, żeby nie zużyć super mocnych postaci do tej walki. No tu głównym problemem jest Sorrow i dlatego ją zdejmuję, bo mam postać księżycową. Także ktoś powie, że bije słabszego, a gramy dla sojuszu, a nie indywidualnie. Skoro mam postać, która całkowicie wyłącza Sorrow, to dlaczego mam nie dać sojuszowi pewnych punktów? Dobra, ile mam zielonych? Jeden. Tu mam, czekajcie, trzy. Dobra, mam siedem. Sorry, mam dziewięć zielonych. Czy zdążę tutaj przed obokanem? Chyba tak. Tą stronę na pewno wybiję i złożę sobie niebieskie, więc luz. W sensie tu Liu Bei może jeszcze przeżyć. Ale niedługo. Sorrow można zostawić. Dzięki za manę. I porobione. No, może jeszcze jeden spec. Fajnie, że to robisz, ale to nic ci nie da. I po walce. Dobra, robimy przewagę, więc idę trochę dla zabawy. Nie wiem, czy ten skład wejdzie akurat w Aramisa. Kto wie? A właściwie dwa kolory blokujące, ale jeden na 7, jeden na 9 klocków. Tak na dobrą sprawę fiolety mi to są w stanie wygrać, ale muszę mieć ich 9. Zobaczmy, czy wolnym składem też się da. Ok. Fioletów jest sporo, tylko czy jestem w stanie je złożyć? Cholercia, jestem. Aj, zabraknie mi. A, bo myślałem oczywiście o tym na górze, ale mi się rozjeżdżają. Może wankę byłyby lepsze. Dobra, zobaczmy jeszcze, czy tu coś podejdzie. Nie do końca fiolet, ale w sumie fiolet. Aj, o Jezu, źle to zrobiłem. Gapa ja. Ale okej, okay, będę miał fiolety, tylko czy to przeżyje jeszcze? I teraz, jak zrobię fiolety w poziomie, odpalę Ankę. Jak zrobię w pionie, mogę odpalić Ankę. To są trzy klocki. Jeśli zrobię w poziomie, pójdzie diament. Cholera, zagapiłem się tam z jednym ruchem. Dobra, ryzykuję tak. Ok. Mamy Ludwika. Jestem w stanie odpalić czerwone, ale wolałbym pograć na czas. Tylko nie mam tu możliwości grania na czas. Złożę na razie to niebieskie. Ech.
Z nich w następnej rundzie schodzi chyba ten efekt. Tak. Dobra. Jest ok. Zobaczmy, czy Milady wybije przynajmniej część pomocników. Ok. Zablokujmy Aramisa. Ok, i Pengiego całkiem nieźle. Fajnie by było zablokować też Ankę. Tylko może lepiej Xiatu. Na kogo mam klocki? Na nikogo z nich. Pójdę w kaskadę niebieską. A żółte i tak mi się załadują. Geek. Odczuwam brak leczenia, bo tu zwykle grał Cao Cao. ...83. Dobra, to jeszcze raz nią walimy. Jest jakiś tam fiolet. No trochę przegiąłem w tej walce, ale może być dobrze. Dobra, Aramis idzie spać. Anka za chwilę będzie wybuchać. Jedyny ruch to mam te żółte. A już mi zeszły podbicia z Ludwika, więc tu trzeba się sprężać. Ile rund? Ostatnia. Xiatu też. I serio, mam jeden jedyny ruch. Dobra, zobaczmy, może Kullervo kogoś dobije tym strzałem. Git. No muszę spróbować coś tu wpuścić, bo plansza jest sucha. Ok, będę miał jeszcze jedne żółte. I to jest pozytyw. Może zdążę nawet przed Xiatu. I teraz, kogo bardziej nie chcę? Czy Pengiego, czy Xiatu? Wolę wybić Xiatu, bo tu mam na pusto fiolety. O, damn it. Dobra, muszę dobić niebieskimi. Ok, zdążę jeszcze przed Pengim, tylko czy te trzy klocki zbuffowane? Ok, teraz to już ludzik. No to mamy wygraną. Ale jeszcze chwilka. Ok, czyli wolnymi postaciami też się da. No trochę tu przywarciło. Ale ważne, że siadło. Dobra, nie do końca czuję, że w tego wejdę tym składem, ale spróbujmy. Natomiast jest to kolejny tryb pomocników, gdzie ani razu nie używam Skadi. Kurde, uwielbiam ją, ale po prostu z tymi obronami, które biję, no nie bardzo mam na kim. O, limit poszedł po 6-0, a wyszło 5-0. O, damn it. Aha. Dobra. No to już wiemy, że zielonych nie mam. Spróbujmy tak. A, lipa. Dobra, tu będą jeszcze żółte. Ale to nadal jest za mało, żeby je załadować. No w tym momencie to sobie mogę Ludwika załadować. Czy mi wejdą żółte na Liu Beja? Czy lepiej spróbować zielony diament? Zielony diament byłby zbyt dobry. Na Ferdinanda też nie mogę zagrać. Mogę odpalić Hator. I to chyba wszystko, co będę mógł odpalić. Idealne dwa diamenty. Fiolet i... No nie wiem, czy iść po Hator, czy szukać jeszcze Lee Xiu.
Okej, ale czy zdążę przed Ludwikiem? Git. Teraz tylko czy nie pójdzie kaskada. Okej. I teraz tak. Zając mnie uderzy. To pół biedy. Wolę dostać od Liu Beja? Nie, wolę nie bić w kontrę. Okej. Kurde, tylko Ferdinand... Ach, muszę mieć szybko zielone, bo Ferdinand oczyszcza. Mam zielone, ale za późno. Dasz mi manę? Daj manę. Naprawdę. I co mam zrobić? W tym momencie dostanę 4 spece i będzie po walce. Może faktycznie pójdę w fioletowy diament. Bo ile ty masz życia? 670. No gdyby to szły zielone na nią, to bym ją dobił. Niby jest szansa, że tam zielone wejdą. Ale ja tak czy siak potrzebuję załadować zielone. Tak czy siak dostanę te wszystkie spece. Dobra, zobaczmy, co tu się wydarzy. No, mógł zginąć. Wystarczyło, żeby dostał jeszcze jedną kaskadą. O, fuck. Dobra, ale zielonym jeszcze przeżyją. Ech. Dobra. Ludwika zdejmę. Milady też. Dobra, dobra, nie ładujcie jeszcze. Tylko jak ją zdejmę? Bardziej mi się tu opłaca, ale Milady jest groźniejsza. Jeśli tutaj zrobię, to mam od razu 4 zielone klocki i bardzo dużą kaskadę. Pytanie, czy Ferdinand się znowu odpali? Ale możliwe, że załaduje też Hator. No, załadowałbym zielone, gdyby jakieś podeszły. Czy dasz manę? Okej, chyba dała. Bardziej bym chciał teraz zrobić na pusto. Dobra, tu czerwone podchodzą o 2. Ty masz 98 plus w pomocniku. Czy to mi już załaduje specę? Tak. Dobra, Milady trzeba wybić, jeśli się uda. 680, 830, nie uda się. No to trzeba wybić tą stronę i załadować znowu Hator. Dobra, a gdyby zrobić tak, to kiedy dostanę zielone? Dobra, zatrzymam chyba Ewelin. O, no super, że ją zatrzymałem. Dobra, już mogę lecieć sobie grubo i liczyć na to, że coś się pojawi. Dużo tu nie zabrakło. O, nie musieliście jej od razu ładować.
Dobra, muszę zaczekać. Jeśli chcę to grać dalej, spróbować to dezaktywować. Niestety bije w zasłonę. Nie odpalajcie diamentu, w sensie ani milady. Dobra, zostałem bez medyka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Brakuje jednego zielonego klocka. Także odpalenie diamentu nic mi teraz nie da. Ale dobra, idźmy to. Zróbmy jeszcze jakieś punkty. Może by weszła zielona kaskada w milady, ale oczywiście nie w tej walce. I co mogę zrobić? Znowu niewiele mogę tu zrobić. Coś ta zielona drużyna nie ma u mnie farta ostatnio. Nie ma łatwego życia. No tu mogła wejść kaskadę, się dobić, ale ginę ja. Okej, niestety 5-1. Mam nadzieję, że to ktoś dobije na raz. I widzimy się za 2,5 godziny. Haha, myśleliście, że tak długo będę gadał na koniec, a to ostatnia walka trwała tyle co 5 pierwszych. Dobra, jest po wojnie. Mogą towarzyszyć mi dziwne odgłosy, bo jestem na boisku z synem, gramy sobie w kosza. Natomiast chwila przerwy, żeby się napić i nagrać zakończenie wojny. Także udało się wygrać. Obie strony oczywiście zeszły do zera i nabiliśmy 600 punktów przewagi, więc to może wydawać się dużo, natomiast za nas było dużo punktów, bo było nas 28, to jest 10 ataków, ale nadrobiliśmy 6, czyli de facto nadgoniliśmy 16 ataków. Super, wynik 6600 jest całkiem niezłym, cieszy mnie. I jeśli chodzi o topkę, no u nich jest miejsce pierwsze z tego względu, że za nas było więcej punktów. Potem mamy 5 osób od nas z kompletem punktów. Oni chyba robili już jakieś większe dobitki. No mi jeden nie wszedł, trudno. No trochę się bawiłem, tam trochę pecha w tej walce bywa. No i dół tabeli bardziej ich. Natomiast no nie wiem dlaczego zero było konsultacji jakichś składów i ten dół tabeli mógł być dużo lepszy. No ale okej, jest wygrana. Wygrana spora. Jeszcze raz wielkie brawa dla całej piątki z kompletem punktów. Super robota. Oczywiście możecie też zobaczyć ataki Matiego na jego kanale. Także to jest na 15 bodajże wojen. Chyba 13 nasza wygrana, także idzie całkiem nieźle. Natomiast ciężko to porównać do grania w komplecie, bo nie gramy w komplecie. W komplecie pewnie byśmy tyle nie wygrywali. No i nagrody. Co to będzie? Sztylet, czyli prawie jak damaszek. I mała kulka, czyli no nic ciekawego. Dajcie znać, jak wam poszły wojny. Dajcie łapkę w górę. Trzymajcie się. Do zobaczenia.